któryś tam plener rzeźbiarski, tutaj tak sympozjum rzeźbiarskie organizowane przez Agatę Walalikową. Oczywiście zaczęło się od kobiecego pleneru, a teraz tak naprawdę już jest mieszany taki międzynarodowy plener. I tematy są różne, tak jak widać, każdy robi co innego, natomiast ja z kolegą mamy za zadanie wykonanie właśnie górali, w strojach ludowych górali tutaj z tego regionu cieszyńskich. Także że robimy w strojach regionalnych, ja robię góralkę z dzieckiem, takim malutkim, 3-letnim, a kolega z psem. To będzie taka scenka, która będzie witała gości przy ośrodku, nie wiem dokładnie jakim, ale wiem, że to jest ośrodek dla dzieci i rodzin. My teraz obecnie pracujemy w dębie, czyli drewno to dąb, które używamy, ale też pracują w lipie i w topoli. Oczywiście można jeszcze w jesionie, właściwie w każdym liściastym drzewie. Natomiast faktycznie dąb jest najlepszy do rzeźbienia, bo bardzo fajnie się obrabia i wbrew temu, co wszyscy myślą, że jest najtwardszym drewnem, to do obróbki maszynami, którymi pracujemy, jest idealny. A pracujemy piłami motorowymi i frezami, więc różnego rodzaju piły z różnymi długościami prowadnic i różnymi łańcuchami, oczywiście w większości przystosowanymi do carvingu, a potem będzie już obróbka, czyli szlifowanie i praca frezami, a na koniec trochę dłutami. Wykonujemy w stanie surowym, a organizator albo już właściciel tych rzeźb, do których trafią, będzie już sobie po prostu je gruntował tak, jak mu będzie tam odpowiadało. Ja jestem już czwarty raz tutaj właśnie w Czechach na plenerze. Także pandemia trochę nam tam przerwała, ale tak naprawdę 4 razy to już dużo i myślę, że będzie więcej. Wszystko zależy, tak naprawdę umiejętności zależą od tego, co ma się gdzieś tam w rękach. Zdolności manualne, dlatego że jedni się uczą 20 lat, inni się uczą kilka lat. Ja jestem akurat pracuję piłą dopiero 5. rok, więc krótko w porównaniu do kolegów, ale miałam dobrych nauczycieli i też to, że jeździmy na plenery, na takie sympozja rzeźbiarskie, bardzo dużo dają. Jeżeli ktoś się chce nauczyć, to ciągnie wiedzę od po prostu kolegów rzeźbiarzy, którzy są lepsi. W niedzielę będą Mistrzostwa Czech. Ja akurat startuję w tych mistrzostwach, ponieważ były kwalifikacje, więc też udało mi się zakwalifikować. No i będziemy walczyć, zobaczymy.